Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Nie wszystkie zbiorniki wodne zamarzły, więc możemy dzisiaj wypłynąć morską łodzią ratunkową. $717 elementów, 390 zł katalogowo w Alto taniej. Ja ten zestaw też w Alto zamawiałem, płaciłem za niego 260 zł i przy okazji gratisowo wpadły mi pierniczki. Pierniczków już teraz nie ma, tak mi się wydaje przynajmniej, bo jakiś czas temu ten zestaw zamawiałem, tak ze 2 tygodnie temu. No a jak wygląda zestaw? Ano tak, i mamy tutaj rzeczywiście dość sporych gabarytów jednostkę pływającą. Ja też ostatnio pokazywałem Wam bardzo duży statek z LEGO City, ten na pewno nie jest tak okazały, ale mamy tutaj aż 3 delfinów. Jeden z nich jest takim naprawdę delfinkiem wręcz, 2 pozostałe są dorosłe, jakieś takie bardzo ciemne. Chyba tego małego delfinka to im ktoś podrzucił, bo nie wygląda, jakby to było ich dziecko. No chyba że on zmienia kolor później, ewentualnie pływają w bardzo brudnej wodzie i po prostu tak... No nieważne. Ja nie będę tutaj wymyślał dodatkowych teorii. Statek w środku wygląda naprawdę całkiem nieźle, bo kiedy podniesiemy górną część, to możemy zajrzeć sobie na pokład i tam trochę się dzieje. Mam nadzieję, że wrażenia nie zmienią się po złożeniu, ale żeby złożyć zestaw, trzeba pudełko otworzyć, a otwierać będziemy je o tam. I właśnie idę na stół numer 2. Patrzę sobie na statek w tym prawym górnym rogu i mam wrażenie, że on jest jakiś taki bardzo płytki, że powinien być nieco głębszy i że będzie mu brakowało nieco wyporności, ale nie ma tutaj informacji. Nie, dobra, jest. Małymi literkami na dole po lewej mamy napisane, że model nie pływa, ale nie o to chodzi. Przelicznik ceny za element wypada przyzwoicie, jeśli weźmiemy pod uwagę, jak duże są tutaj elementy. Trochę przerażają mnie naklejki, bo są dość duże, ale zaraz zobaczymy, jak one będą wyglądały w rzeczywistości. Tak, pudełko prezentuje się z drugiej strony, no i mamy ten element, o którym Wam mówiłem. Podnosimy sobie górną część statku, żeby zajrzeć do środka. A tutaj są umieszczone scenki, co tutaj się jeszcze dzieje. Jest jeszcze jakiś taki niewielki batyskaw, można sobie oczywiście nim udać się pod wodę, posprawdzać, jakie tam zostały rozlokowane śmieci, a następnie posprzątać dno tego zbiornika. Okej, w środku wygląda to w ten sposób i muszę przyznać, że ten woreczek to jest naprawdę fajny dostawca części do jakichś takich kosmicznych kreacji. Zdecydowanie warto to rozważyć. A tutaj piaskowa płytka 16x16. Ja wiem, że wielu ludziom by się przydała. A teraz zajrzyjmy sobie do koperty. W środku naturalnie instrukcja, albo i instrukcje, bo może być ich kilka. Ale jest jedna i są też naklejki. No, wyłaźcie stamtąd. I naklejki prezentują się następująco. Jest ich rzeczywiście dość dużo, no ale okej, ja już po prostu przywykłem do tego, że wiele akcesoriów we frędcach właśnie pojawia się w formie naklejek, czy tak jak nawet tutaj mamy też jakieś kołdry, poduszki i tak dalej. Instrukcja, tak jeszcze dla formalności, wygląda w ten sposób. Jedna duża, dość gruba księga. No to co, dajcie mi moment i zaraz łódź wpłynie na stół. Nie mogę powiedzieć niczego innego oprócz zdania LEGO Friends rozwala system. Z tego względu, że ta łódź mogłaby pojawić się w serii LEGO City i po prostu stałaby się hitem. Wrzucamy tutaj zwykłe minifigurki, a nie laleczki. No i po prostu każdy, komu podobają się jakieś jednostki pływające, będzie chciał wejść w posiadanie takiej konstrukcji. To jest naprawdę kawał świetnej budowli i mamy tutaj też bardzo fajny feature, bo od spodu są zamontowane koła, żeby można było wykonywać różnej maści akrobacje na wodzie bez ryzyka obdarcia kadłuba. No dobra, naopowiadałem, to teraz pokażę Wam, jak to wszystko działa. Zacznę od rzeczy najmniejszych, czyli delfinów i łodzi podwodnej. Jeśli chodzi o delfiny, raczej rekomendowałbym Wam, żeby je powpinać w jakieś płytki, no bo one wtedy będą wyglądały w ten sposób. A w momencie, kiedy kładziemy je tak, to one wyglądają, jakby były śnięte, a nie chcemy takiego efektu.
Bardzo ładnie wyglądają te ciemne delfiny. Myślę, że one też będą pasowały do zwykłego uniwersum LEGO, w sensie takiego nie friendsowego, bo nie są bardzo mocno friendsowe. A ten mały delfin to jest w ogóle przesłodziutki. No i jeśli chodzi o łódź, zwróćcie uwagę na to, że ona jest naprawdę całkiem fajnie zbudowana. Mamy tutaj takie ruchome ramiona, mamy tutaj jakieś światła. Z tyłu znajdziemy też wirnik, no i możemy sobie podnieść kopułę, zerknąć do środka. Są elementy, które odpowiadają za sterowanie, jest miejsce, gdzie możemy umiejscowić mini laleczkę i cyk, gdyby tutaj wrzucić zwykłą figurkę nurka, to można robić z tego polibak z LEGO City. Tylko że w LEGO City nie ma takich fajnych małych łodzi podwodnych. Tak samo jak nie ma też tak fajnych dużych łodzi, już nie podwodnych, no ale zobaczcie. Jeżdżę sobie, coś tam skrzypi, można byłoby nasmarować trochę podwozie. Tak to wygląda. Mamy tutaj cztery kółka. Oj, coś mi tam wypada. Śmieci mi wypadają, które zostały zebrane z podwody. No i mamy od spodu taki stelaż. Okej, to z tej strony nie wygląda schludnie, ale nie musi wyglądać, bo to jest wszystko zastawione. No i zobaczcie, jeździmy i jeździmy. Tutaj te pływaki, które są po bokach, są naprawdę fajne. One są bardzo ładnie zabudowane. To wszystko wygląda estetycznie. Złapałem puszkę, więc jesteśmy dalej od katastrofy ekologicznej. I jeśli chodzi o tę stronę, nie mam się do czego przyczepić. Całkiem nieźle też prezentuje się ta zjeżdżalnia, za pomocą której można wpaść do wody. No i jeśli chodzi o to, co jeszcze tutaj mamy. Zobaczcie, jest taki podest, na którym można sterować tym ramieniem, no bo tak zakładam, że tutaj mamy elementy do sterowania, a ramię może być podnoszone, opuszczane, no i możemy sobie tutaj naturalnie zamontować łódź podwodną, opuścić ją, następnie możemy ją podnieść, trochę tam z innymi takimi rzeczami, które możemy wykonywać, już jest gorzej, bo za bardzo nie możemy pokombinować, możemy jedynie jeszcze poobracać sobie w tym miejscu. Szkoda, bo gdyby to ramię było łamane w dwóch miejscach, byłoby pewnie lepiej, ale okej, nie ma co narzekać, bo jest naprawdę poprawnie. Tutaj możemy też sobie zerknąć na pojemniki, gdzie posortowane są śmieci. I ja już w to miejsce mogę odłożyć puszkę. Tutaj mamy też butelki, jest jakiś chwytak, który służy do tego, żeby te wszystkie śmieci wyławiać. No i wydaje mi się, że tu mamy najsłabszy punkt, bo nie zostało to zabudowane, bo widać miejsca na piny, bo widać piny i ogólnie rzecz biorąc, mogłoby być lepiej, ale też całkiem dobrze wyglądają te rury, no bo zwróćcie uwagę na to, że rozbierzecie kiedyś ten zestaw i będziecie mogli zrobić sobie na przykład taką rurę do pompowania szamba, ale mam teraz odjechany pomysł. Możemy sobie otworzyć drzwi, wejść do środka, ale możemy też pozbierać butelki, kiedy ja je właśnie z powrotem wrzuciłem do oceanu. To nie miało miejsca. Możemy sobie zajrzeć tutaj, ale po co, skoro możemy sobie po pierwsze wejść na mostek, no i zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jest komputer, jest też oczywiście koło sterowe. Możemy podnieść też fragment, który tutaj, mamy taką klapkę, ale dobra, ja po prostu zdemontuję tą górną część i będziemy mogli sobie zajrzeć do środka. O, i wszystko już jest jak na tacy. Cyk, podnosimy ten fragment, mamy tam łazienkę, jest umywalka, jest też muszla sedesowa, no a tutaj znajduje się po pierwsze kajuta, bo możemy sobie umościć się wygodnie w łóżku, jednym czy też drugim, możemy usiąść na kanapie, choć jest tutaj dość ciasno. W tym miejscu z kolei jest bufet, bo można przekąsić sobie jakąś kanapkę, napić się czegoś, jest jeszcze miejsce na kuchnię, no i jest też niewielkie laboratorium. Naprawdę, jeśli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni, jest fantastycznie. Tutaj zmieściło się bardzo dużo akcesoriów i rzeczywiście można odgrywać różnej maści scenki. No a jak wam się już znudzi odgrywanie scenek wewnątrz, cyk, wpinamy sobie prostym ruchem ten element i znowu możemy wypływać w rejs. Naprawdę bardzo udana konstrukcja. Mini laleczki jak to mini laleczki, no jedni je uwielbiają, inni ich nie cierpią, ja jestem gdzieś po środku, no bo mogę ich nie cierpieć za te kapoki, zobaczcie. Ruszam laleczką, słyszycie? Brzęczy kapok, one po prostu nie są dopasowane tak jak w przypadku minifigurek, a można to rozwiązać w taki sposób, żeby po prostu kapok był dociśnięty od spodu głowy, no ale niestety tak nie jest. Mamy całkiem fajne różnej maści fryzurki, jest też nakrycie głowy w postaci takiej czapki, którą znamy z LEGO City, bo najczęściej bandyci są w nie poubierani, no i mamy różnej maści nadruki na nóżkach. O, aż figurki zatańczyły. Dobra, ustawmy je w takim razie z powrotem w szeregu, ale wiecie co, ja nie będę się hype'ował laleczkami. One przeszły bardzo fajną metamorfozę, wyglądają bardziej ludzko, ale wiecie, to jest po prostu kwestia indywidualnego widzimisię.
Jak to bywa z zestawami z LEGO Friends, gorąco wam go polecam. Naprawdę zobaczcie, jak to jest ładnie skonstruowane, jak zadbano tutaj o detale, o wyposażenie, o to, jak wygląda wnętrze i jak jest kompletne. No i myślę, że jest tutaj przemycona bardzo fajna wartość. Dbajmy o środowisko, dbajmy o swoje najbliższe otoczenie, bo to determinuje nasze kolejne lata życia, tak po prostu. I to jest fajne, że w LEGO Friends mamy właśnie takie mądre rzeczy, które są przekazane w zestawie. No bo w City ciągle coś się pali, ciągle okradają banki i jakoś tak tego bardzo mi brakuje. Ewentualnie sprzedawcy fotowoltaiki w City mogą być zadowoleni, bo co drugi budynek jest wyposażony w fotowoltaikę, a tutaj zobaczcie, proste gesty, wystarczy nie robić wokół siebie syfu i już będzie zdecydowanie lepiej. A poza tym łódź jest naprawdę bardzo fajna i tak jak mówiłem, zamieniacie laleczki na minifigurki i to jest bardzo fajna łódź do klasycznego LEGO miasta. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!